Cześć, witamy Was na kanale Książkara i Komiksiarz, a dzisiaj będziemy mówić o filmach. Wybraliśmy sobie 10 filmów z premierą na 2023 rok, na które najbardziej czekamy i Wam właśnie opowiemy o tych filmach. Wiemy, że już jest marzec, ale jest jeszcze sporo tych filmów, które mają wyjść i udało nam się... Tak, takie zestawienia można by nawet robić co kilka miesięcy. No, bo tego jest naprawdę sporo, tak mogłoby się wydawać, jak się już tak przyjrzy człowiek, to jest tego więcej. Także zapraszam. Dobrze. Więc tak, w ramach tego filmu wybraliśmy sobie po 10 filmów i będziemy na zmianę mówić powiedzmy od 10 miejsca do pierwszego. Oczywiście mogę się powtarzać w jednej i drugiej osobie, to wtedy będzie mówić, że to już było wcześniej, czy coś takiego. Zaczynamy 10, możesz zacząć. Muszę swoją rozpiskę ściągawkę. Tak, katarzis trwa dalej. Dobra. Mm-hmm. U mnie na miejscu 10 są Transformersy, Przebudzenie Bestii, czyli kolejny część cyklu Transformers. Nawet nie wiedziałam, że wychodzi. Tak, lecą trailery czasami przed filmami chyba już. Ja widziałam jakby wszystkie Transformersy, które wyszły, ale od drugiej części zwyżnie, od trzeciej części zwyżnie pamiętam ja nic. Bardziej to... Co tam się dzieje? W pewnym momencie mieliśmy powiedzmy reboot w postaci Bumblebee. No i to tak. Jest jakby kontynuacja Bumblebee. Aha. Tak, i premiera 7 czerwca. Także tak, reżyseria. Sprawdziłem reżysera, Steven Caple Jr., nieważne, reżyserował Creed'a 2. Czyli jakieś tam doświadczenie powiedzmy z większym kinem lekkoma. A w obsadzie jest jakiś Anthony Ramos, który grał w In the Heights, Wzgórze Marzeń, w tym musicalu. In the Heights. Ciekawe, kogo tam grał. Chyba jednego z głównych tam. Słucham. No, także to z tych głównych obsad i w sumie czekam. Transformers, właśnie Przebudzenie Bestii. Będą jakieś bestiozory. Nie, to nie są Transformery jakieś bestiowe, jakieś góry, raczej inne dinozaury. Okej, takie coś idziemy. To takie u mnie rzeczy. Jest na 10 miejscu Akademia Pana Kleksa. I ja naprawdę, nie spodziewałam się, że będę czekać na ten film, naprawdę, zwłaszcza, że jak on gdzieś tam został zapowiedziany, to było mówione, że będzie dużo zmian, że właśnie będzie akademia, w której będą też dziewczynki, a nie tylko chłopcy, że będzie Ada zamiast Adasia i tak dalej. No i ja miałam takie, nie brzmi to jakoś super zachęcająco, ale potem wyszedł zwiastun. I ten zwiastun, on wygląda naprawdę dobrze. Nie wiem, czy widziałeś ten zwiastun, ale on wygląda, no, to wygląda jak naprawdę dobre fantazje. To jest polski film i wreszcie widać kolory jakieś w polskim filmie, co mnie niesamowicie cieszy, bo będzie na co popatrzeć. Mam nadzieję, że te sceny, które są w zwiastunie, to nie są jedyne sceny, które mamy jakieś kolorowe, może że tego jest więcej, ale no, nie, polski, jakby oczywiście w rolę pana Kleksa będzie się tym razem wcielał Tomasz Kot. I co tam jeszcze? A druga rzecz, która mnie też niesamowicie ucieszyła, że to nie będzie po prostu powtórka z rozrywki, że to będzie to samo, co już było, tylko że teraz będzie mieć właśnie Adę zamiast Adasia, tylko że to jest jakby inne przygody, kontynuacja, prawdopodobnie przyszłość, w ogóle są jakieś tam spekulacje, że Ada to jest w ogóle jakąś wnuczką, prawnuczką Adasia, że to nie, że tak będzie, ale fajnie, nie? Że idą z tym do przodu, a nie, że po prostu będzie jakby powtórka, to mnie w ogóle cieszy, więc liczę, że nie zawiedzie. Dobra. Polskie kino lepiej się nie nastawiać, a żeby się jakoś później pozytywnie zaskoczyć. Mam nadzieję. U mnie na 9 miejscu jest Łąka. No, czyli wiem. Film z... jak mu tam było? Z Timotym. Czekmoletatem. I to jest 14 grudnia. I reżyseria Paul King, który reżyserował, uwaga, uwaga, dwie części Paddingtona. Tak, sprawdziłem jego, to jest jego, te największe filmy to Paddingtony. Najlepszy film na świecie, Paddingtony. Według Nicolasa Cage'a Paddington 2 jest najlepszym filmem na świecie, więc zobaczymy, jak wyjdzie z Łąką. Tak, bo ogólnie to będzie już trzeci film, który mamy z William Wonką, bo mieliśmy ten klasyczny z 71, co takie memy są najczęściej. Przynajmniej, nie wiem, ja pierwszy raz poznałam w ogóle tą kreację Wonka. Tak, nie widziałam filmu, ale z memów, memy kojarzę. Potem mamy tą z Johnem Deppem, czyli Charlie Fabryka Czekolady, tam z 2007 chyba. No i teraz będzie ta nowa, z tym, że tu będziemy mieć młodego William Wonka, tam mieliśmy starszego. I z tego, co coś tam doczytywałam, będzie coś o jego przygodach, chyba spotkaniu z tymi Umpa-Lumpami, jak się tam poznali. Czyli takie trochę klimat Gullivera. No. Bo to są chyba też takie knepki. Umpa-Lumpy to są takie... Nie, aż takie. Takie trochę większe. Także tak. A Timothy to po prostu, boże, 13-latek ostatnio, więc...
Timothy daje radę wszędzie, zawsze i wszędzie. Co ja mam na dziewiątce? Na dziewiątce mam Killer of the Flower Moon, albo Killers, kurczę. Mam nadzieję, że Killer albo Killers. I to jest film w reżyserii Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w rolach głównych. Także brzmi to naprawdę dobrze już samą obsadą i samym jakby reżyserem, bo Leonardo z Martinem Scorsese już robili trochę filmów. Mieli Wilka z Wall Street i mieli tą Wyspę Tajemnic, tam był chyba jeszcze Gangi z Nowego Jorku. I to są bardzo dobre filmy, które mają właśnie bardzo dobry odbiór. To jest kolejny film. Jeżeli chodzi o fabułę, to z tego co wiem, nie ma jeszcze zwiastuna ani żadnego teasera, ale z tego co wiem, ma się opierać na tym, że będziemy mieć teren zamieszkały przez osagów i okazało się, że na tym terenie jest ropa naftowa. Oni zostali wszyscy zamordowani i FBI zaczyna się interesować właśnie tymi morderstwami. Nie mam pojęcia, jakim tutaj rolę będą mieć właśnie ci aktorzy, czy oni będą po której stronie barykady, bo tam niby jest w opisie, jakie postacie grają, ale no to nie mówi mi aż tak wiele. Ale no dla jakby samego tego połączenia jestem ciekawa bardzo tego filmu. Co tu się uda? Wszystko się opiera na ropie tak naftowej. To miejsca ósme. To u mnie to będzie Oppenheimer, czyli najnowszy film Christophera Nolana, który ma premierę 20 lipca, który będzie opowiadał właśnie o tym tytułowym Oppenheimer. Jest to właśnie naukowiec. Doktor. I właśnie o tym, jaka była jego rola w stworzeniu broni atomowej. A jak wiemy, Christopher Nolan uwielbia efekty praktyczne, nie lubi CG, więc co będzie wysadzał? Tak. Właśnie jestem ciekawy tych jego wybuchów atomowych. Oj, marzy mi się taki kolejny film na miarę, nie wiem, prestiżu albo coś. W ogóle obsada w tym filmie też jest fantastyczna, bo przecież tam mamy Killiana Murphy'ego z Peaky Blinders. Głównego tego, Emily Blunt jako jego żonę, Matta Damona, Robert Downey Jr., czyli Iron Man i Florence Pugh. Więc obsadowo też stoi, ale w sumie Nolan przy swoich filmach stara się dobierać tą obsadę. Też, no. Nigdy nie zawodzi, więc kino zawsze na poziomie u Nolana, więc jestem ciekaw. Ja mam na miejscu ósmym Flasha. Dobrze. I no, zobaczyłam ten zwiastun. Jakby ten Flash, on ma już tyle problemów, ten film, że ja nie wierzyłam, że on w ogóle wyjdzie, naprawdę, już straciłam nadzieję, a tu wyszedł ten zwiastun i to wygląda... Dobrze. Fajnie, nawet. To wygląda coś, co będzie po prostu dobrą rozrywką i ja myślę, że będę się na tym dobrze bawić. Jakby zabawa z multiversum jest trochę niebezpieczna, bo widać, że MCU trochę się miota z tym multiversum, ale jednak Flash, no to jest coś, co z Flashem było zawsze, od zawsze związane, więc myślę, że tutaj może to... Nie kłuć aż tak w oczy. Myślę, że czy w serialach, czy komiksach właśnie Flash jest jako ta postać, która podróżuje po różnych multiversach, czy przez przypadek, tak, czy nie? Bo jeśli nie wiecie, będziemy widzieć może w zwiastunie, że w Flashu będziemy mieć dwóch Flashów. Dwóch Flashów granych przez jednego aktora, tak. Ezra Millera, który ma wiele problemów. Ale chyba go próbują jakoś tak ukryć przy promocji filmu na razie. Schować do pudełka. Tak, z uwagi na to, co on tam wyczyniał. Co ja sobie jeszcze zapisałam? I film ten jest reklamowany tym, że pojawi się dwóch Batmanów. Przynajmniej tylu nam zapowiadają, czyli Ben Affleck wraca do roli Batmana po Lidze Sprawiedliwości oraz Michael Keaton, czyli Batman z lat 90. wraca do roli. Więc tak, mamy dwóch, powiedzmy, Batmanów, którzy tam jakoś pomogą. Tak, trochę jest strachu, że to będą za bardzo na fanserwisie lecieć. No już samo to, że chcieli dwóch Batmanów trochę leci, ale... No, może nie będzie aż tak to piekące w oczy, jak to było przy Spider-Manie. W Spider-Manie mi nie piekło w oczy. Moim zdaniem strasznym fanserwisem było bardziej Doctor Strange, tylko tam to w ogóle nie grało. Ale to... Tak. Tam są... Doctor Strange strasznie podzielił publikę, więc nie tak, Multiverse of Madness oczywiście. Tak jest. Dalej, numerek 7. Tak, Flash 16 czerwca. Tak, ja zapisałem sobie daty, żeby wiedzieć, kiedy... Przynajmniej to są daty, w momencie, kiedy nagrywamy, takie są polskie premiery, bo to trzeba podkreślić, bo to zawsze są ruchome, później coś przechodzi i nie wychodzi. Dobra, numerek 7 to jest u mnie Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia, czyli chyba ostatnia część z Indiana Jonesa, gdzie wystąpi Harrison Ford. Też dostaliśmy zwiastun, który był
Czy ten zwiastun był taki mocno generyczny, że chodzi mocno o generyczny, przygody? Ale zobaczyliśmy też tam, że będą sceny z odmłodzonym Harrisonem Fordem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo z tym to różnie. I w Indiana Jonesie 28 czerwca premiera, a reżyseruje to reżyser m.in. Logana. Wolverine Logan. Okej. Okay. To był taki dość film no, ja lubię z wyższą kategorią bardzo. Wiekową. A, myślisz, że będzie tak troszkę... No, znaczy nie wiem, ale to ten reżyser ma warsztat, więc to może okay. być ciekawie. A jeśli chodzi o obsadę, to na przykład tam będzie grał Antonio Banderas też. Czy... Antonio mnie troszeczkę... bo tam ma chyba grać Zuola, nie? Znaczy, tak mi się wydaje, na pewności nie mam. W ostatnim, jeszcze troszkę jest... nieudanym moim zdaniem występie w... Uncharted Zuol, to tak... No mam nadzieję, że zobaczymy. Lepiej tym razem. Zawsze po prostu postać napiszą. Tak. Ale to, tak samo to jeszcze jest jeden aktor, który mnie tam zaskoczył, jak sobie wypisałem, czyli Mads Mikkelsen, który grał Grindelwalda po Rikaście. No wiem, kojarzę. Więc no... Wiem, o co chodzi. Duże nazwisko obok Harrisona Forda, więc zobaczymy. Czekamy. Zobaczymy, to macie właśnie nie, pożegnanie nie. z rolą, takie jakieś zwieńczenie czy coś, więc... Nie, pewnie będzie emocjonalnie, będą jakieś tam... Pewnie będzie. Tutaj też odniesienia do starych filmów i tak dalej. U mnie jest na siódemce Strażnicy Galaktyki, Vol 3. I kurczę, po tym jak dostaliśmy ten special świąteczny właśnie z strażnikami, tak zatęskniłam jednak za tą drużyną. To jest ta część MCU, którą ja dalej chcę i która mi się dalej dobrze ogląda. Dlatego trochę czekam na tych strażników. Jakby tutaj jest już, myślę, że nie będzie takiego zaskoczenia, jak było jak przy pierwszej części, bo tam to wszystko, ten cały humor, klimat, muzyka, to było coś, co tak walnęło, tak, bo się nie spodziewałam tego. Coś świeżego, w miarę powodu, zwłaszcza, że wtedy nie mieliśmy Gwiezdnych Wojen jakby, bo jeszcze Disney nie przejął i nie zaczął wypuszczać Przebudzenia Mocy, więc to było też takie, że ludzie chcieli jakieś kosmiczne kino rozrywkowe. I plus... No i tutaj wchodzi właśnie to. Myślę, że to będzie taki przyjemny film po prostu. Taki, ja mniej więcej myślę, wiem, że... czego się o nim spodziewać. To jest jeden z tych filmów, które tutaj mam, gdzie najbardziej wiem, czego się spodziewam, bo jednak no, będzie ten Chris, będzie pewnie śmiechu i tak dalej. Będą gagi, głupie scenki i to mi się jednak ciągle dobrze ogląda. I Strażnicy 5 maja. 5 maja? Tak, nie mogę się doczekać, jaką ścieżkę dźwiękową tym razem zapiszemy sobie do słuchania, bo to co film nowa płyta składanka. Hold dla muzyki lat 80. Dobra. U mnie na szóstym miejscu jest film, o którym nie wiadomo kompletnie nic jak na razie, czyli Blue Beetle, czyli film z DC kolejny zapowiadany na 18 sierpnia. Które właśnie opowiada o meksykańskim nastolatku, który dzięki kosmicznemu skarabeuszowi dostaje supermoce. A głównego właśnie tego nastolatka gra znany z Cobra Kai, Miguel z Cobra Kai, nieważne jak się tam aktor nazywa. Boisz się to mówić? Tu się Xolo Maridena? Miguel z Cobra Kai, dobra. I jestem tego bardzo ciekaw, bo no, film o nastolatku, praktycznie poza Spider-Manem, jeśli chodzi w kinie, nie mieliśmy za bardzo takich nastolatkowych superhero. Mm-hmm. Plus na zdjęciach z planu ten strój wygląda przecudownie. I bez CGI wygląda cudownie, co dopiero też tam po obróbce. Zdjęcia i faktycznie. Ja też bardzo lubię niebieski, więc... To jestem ciekawy postaci Blue Beetle, która... No, jeśli ktoś ogląda animację, to może go znać mnie na przykład z Ligi Młodych. Liga Młodych jest świetnym przykładem różnych rzeczy. Tylko bardziej w drugim sezonie, ale i tak. Cenię wszystkich do jednego. To jest dzieciak, który się cieszy mocami. Plus jeszcze ten skarabeusz. To tak też trochę z nim rozmawia i też w pełni go nie kontroluje. Mógłbym to porównać trochę z Venomem, tylko trochę inaczej. Mm-hmm. No bo on jakby nie jest pasożytem, który ten, ale jest tak, no, nieważne. Okay, no, lubię to. Sama idea jest jasna. U mnie na szóste, bo jesteśmy przy szóstce, tak? Tak. No to jest Łąka też, no to już było mówione. U mnie jest troszkę wyżej ten film. Gorsze jest, że z tego filmu mamy chyba tylko jedno czy ze dwa zdjęcia. Naprawdę, tam jest tak mało materiałów, czy czegokolwiek. Tutaj naprawdę jest taka ogromna niewiadoma. A, bo Łąka dopiero w grudniu, więc też jeszcze nie zaczęli tak, promocji. No, mam nadzieję, że dadzą radę. Tak, ostatnio studia filmowe, jeśli chodzi o promocję, dość długo czekają, więc
Do Blubica jest w sierpniu, też nic nie mamy. Ja mam nadzieję, że nie przełożę następny rok tego łąki, bo grudzień to jest zawsze ten ryzyko, że jednak przeskoczy następny rok. Zwłaszcza, że no, jeszcze tyle czasu. To była ciebie szóstka? Tak, czy jest piątka? Więc... U mnie na piątce też jest film, który był ostatnio przekładany, premiera chyba ponad rok, czyli Aquaman 2 The Lost Kingdom. Tak, Aquaman w końcu. Po prostu uwielbiam pierwszą część Aquamana i oddzielam my też aktorkę od postaci, którą gra. Mimo, że tam gra Amber Heard, to lubię ten film i nie będę bojkotował. Po prostu bardzo podobał mi się pierwszy Aquaman i trzeci akt pierwszego Aquamana był cudowny. Więc, ale... Wiecie, te walczące piranie, co tam było? Rekiny, strzelające laserami i orki. To o to chodzi, nie? I wielkie kraby inne. Te ośmiorniczki, więc Aquaman jest na grudzień zapowiedziane, więc... Ale tu już raczej wypuszczą to, co zostało nakręcone z uwagi na to, że na 2025 jest zapowiedziany reboot całego DC. Znaczy soft reboot, nie wiadomo w sumie co zostanie, co nie. Więc wypuszczają to, co się nagrało. Więc tak, Aquaman wraca, ta obsada co była. I z tego co wiem, takim głównym przeciwnikiem ma zostać właśnie Black Manta, który był takim poboczniakiem w pierwszym. Mm-hmm. Przynajmniej ja jestem jakoś tak kreowany na razie w promocji. I Aquaman ma współpracować razem ze swoim bratem Wormem, na którym się tapie. Okej. Jestem ciekawa, jak z tym... Czekam tak. Z tym... Zobaczę, że... Oj, Jason Momoa w tym złotym dzionku. Oj, tak. On tylko się pojawi, już będzie super. Na piątym miejscu u mnie jest Barbie. Jakby... Ja potrzebuję zobaczyć tego Ryana Goslinga w tych różowych ciuchach z tą palenizną. Ryan Gosling jest cudowny w tym. Jeśli ciekawe, jak dużo ciuchów z tych lalek przełożą, to na live action. Cieszę nas. Oj, tak. Zwłaszcza, że pojawił się zwiastun. On jest przecudowny. Bardziej to nawet nie był zwiastun, to był teaser. Była jedna krótka scenka i później szybkie przodkowane jakieś ujęcie. Bo to też jest film, o którym wiemy mało. Naprawdę mało dostaliśmy ten teaser, który coś tam tylko pokazywał kilka scenek. Nie mamy żadnego zarysu fabuły tak naprawdę, więc nie mam pojęcia, czy to będzie jakaś przygoda, czy co. Film 21 lipca. No, czyli na wakacje. Ale patrzę, reżyserka reżyserowała jeszcze Ostatnie małe kobietki oraz Lady Bird. Z takich filmów głośniejszych, więc no, obydwie rzeczy widziałam. I właśnie poza Ryanem Goslingiem jako Kenem i Margot Robbie jako Barbie, Emma McKay. Sex Education ma się pojawić? Jakieś rolę? A, to taka... To, co była też w Śmierci na Nilu. Taka blondie, okej. Tak, więc... Nie wiem, jak się nazywała. Tak, ale w Śmierci na Nilu mi się podobało. Jaką... Nie, też lubię tą aktorkę. Uważam, jak się pojawiała, że... to biednie jakieś taką energię. Tak, ona w ogóle z Margot Robbie mają jakieś takie bardzo podobne właśnie... twarze, mam wrażenie. Podobne vibe dają z Margot Robbie, więc jestem ciekawy, podobne. Jak te dwie aktorki właśnie skonfrontują. Tak, czy to przykład może będzie młoda Barbie, starsza Barbie? Albo jakaś właśnie kontrkandydatka do Kena, nie wiadomo no, co, więc... Bo one są podobne wizualnie, są dosyć te aktorki podobne. No podlala takie Barbie idealnie. Czwórka. Na czwórka przykręcam na listę. U mnie na czwóreczce jest Dungeons and Dragons, D&D. To pod tytułem Złodziejski Honor, czyli film na podstawie świata gier papierowych RPG-ów. To jest chyba na podstawie jakby... ja zupełnie nie siedzę w D&D, więc mogę tutaj nie być pewna, ale na podstawie chyba jakiegoś RPG-a, który po prostu... Konkretnego zagranego, czy po prostu to ma być tak, jako gra na podstawie RPG, jakiejś kampanii. To jest tak chyba trochę jak właśnie The Legend of Vox Machina, ale tutaj to nie jestem tego aż tak pewna, ale wiem, że ma być Chris Pine. Ale też ciekawostka, jeśli o twórcach. 14 kwietnia, czyli już za miesiąc, D&D. To tak, reżyserował Wieczór Gier oraz był scenarzystą Spider-Man Homecoming. Tak, dziwne wybrałem połączenie. Nie, ale próbuję sobie to połączyć z tym, z fabułą D&D. Znaczy, może być... Znaczy tak, Homecoming bardzo ładnie płynęło, więc... Zobaczymy tak. Jak tu. Ale wymieniłeś Chrisa Pine'a, ale ja kogoś jeszcze tam dojrzałem. Hugh Grant. Co tam robi Hugh Grant? Nie wiem, na liście na Filmwebie jest, że Hugh Grant gra w D&D w filmie, więc... Jak to? Hugh Grant nie w komedii romantycznej? Nie działa. Ej, ale on może tam być jakimś tam... Będzie NPC-em, który będzie jakimś tam Lovelasem jednocześnie.
Nie, dobra, to już jest stary Chris Grant. Jestem więc... sobie w stanie to wyobrazić. Jakby Chris Pine to jest dla mnie jeden z największych plusów tego filmu. Mam nadzieję, że wykorzystają tego aktora. On się tam rozkręca coraz bardziej. Bo w Nie martw się, kochanie, troszkę zupełnie nie wykorzystali. No, jakby... Ale za to Wonder Woman był spoko, jako ten ogarniający. Najbardziej się martwię, że tam jest jednak tyle młodzieży i żeby oni nie byli irytujący. Ale masz tam też Michelle Rodriguez z Szybkich i Wściekłych. To, co gra praktycznie od pierwszej części, ta dziewczyna Donna chyba? Okej, Ta, więc to by czemu? Ona też tak gra w akcyjniakę. Okej. A z młodzieży wymieniłem sobie ziomkę Justice Smith, który grał główną postać w Detektywie Pikachu. Faktycznie, już połączyłam kropeczki, tak. Bo... Tak, Tom grał też w drugim Jurassic Worldzie, więc tam też się w miarę okej garniał. Więc... Nie pamiętam. Oni tam skakali z jakiejś tej po drugim tam... Dobrze, nieważne. Tak, to więc... u mnie teraz czwórka, tak? U mnie jest Oppenheimer, to już było wspominane, ten film. Oppenheimer, Christopher Nolan, wybucha tam. Tak, tak, nowy Nolan, do tego efekty specjalne. Może być bardzo dobrze. Jest duży, bardzo duży potencjał tego filmu. No to trójka, więcej. U mnie Strażnicy Galaktyki 3 na trzecim miejscu oczekiwania, bo to jest jednak zwieńczenie trylogii, pożegnanie się póki co tej ekipy w pełnym składzie z MCU. Bo po tym filmie nie wiadomo, czy oni wrócą w Avengersach, czy nie. To się ma dość dziać, są spekulacje, kto zginie, kto... Zobaczymy. Myślisz, że ktoś zginie? Niestety może mi się tak wydawać, że ten... Znaczy, że niektóre osoby mówią, że po tym filmie... Znaczy, Dave Bautista coś wspominał, że już nie chce grać chyba Draxa po tym filmie. Tak, więc... tak, to też słyszałam. Zobaczymy, jak pokierują tymi postaciami. No, będę się jeszcze teraz dać w tym filmie? Na Strażników czekamy. Czekamy Strażników, wcześniej już tam... Jaramy się Strażnikami, to jest jedyny film Marvela, na który w sumie czekam jeszcze w tym roku, bo oprócz niego dostaniemy Marvels, które na razie nie zachęca jakoś szczególnie. Bardzo dużo jest rzeczy, które może nie mieć przy Marvels, więc... Tak, to znaczy, że te bohaterki zostały prowadzone na prędce w serialach na razie. Tak. Więc Kapitan Marvel wcale nie dużo lepiej jest, nie lepiej wprowadzony. No, jeden z najgorzej ocenianych filmów w MCU, Kapitan Marvel. Nie wszystko. No dobra, u mnie na trzecim miejscu jest Ballada Ptaków i Węży. Czyli film ze świata Igrzysk Śmierci. Tak, w 2020 roku Susan Collins, czyli właśnie autorka Igrzysk Śmierci, napisała tą książkę. To jest to prequel do wydarzeń, które znamy w... Są nam znane z Igrzysk Śmierci. No i szybko jakby prawa zostały do ekranizacji przekazane, no i powstaje film. I będzie to historia prezydenta Snowa przed jakby, po prostu wcześniej, za jego lat młodości. I z tego co wiem, ma on być mentorem trybutki z dystryktu 12. Ja książki jeszcze nie czytałam. Podobno jest bardzo dobra, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przeczytać przed tym filmem. Film ma mieć premierę 17 listopada, więc jeszcze pół roku mam, żeby czytać książkę, to może się uda. No i bardzo na to czekam, bo Igrzyska Śmierci to jest jednak filmy, tutaj mówię też o filmach, jednak coś, co bardzo, bardzo mi się dobrze kojarzy. Uważam, że to są naprawdę porządne produkcje, które wysoko stoją. I myślę, że ta historia prezydenta Snowa może być ciekawa, może tutaj sporo nam rozbudować jeszcze bardziej to uniwersum. Jeżeli chodzi o aktorów, to w prezydenta Snowa będzie się wcielał Tom Blyth, czyta się przez Y, nie wiem jak się czyta. Niestety nie znam tego aktora, nic z nim nie widziałam, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy lubię produkcję z nim. Ale oprócz tego będziemy mieć jeszcze Rachel Ziegler, czyli tą taką aktorkę, co grała chociażby w West Side Story. To ona też będzie grała przeze mnie. I ona ma też grać w Królowej Śnieżka nową. A, i będzie też nową Śnieżkę. Tak, więc... O, to dla niej bym poszedł zobaczyć, bo w West Side Story mi się podobała. Dobra, lecimy do dwójek. Znaczy u mnie to już jest powtóreczka, czyli Flash. Po tym trailerze jakoś tak podbudowało mi się oczekiwanie ten film, zwłaszcza, że było widać trochę elementów, tak też zaczerpnięty z komiksowego Flashpointu. U mnie na miejscu drugim jest już wspomniany wcześniej Flash z Ezrą Millerem. Więc nie wiem co dużo powiedzieć. Czekam. Po ostatnim zwiastunie nawet jeszcze bardziej. Dwóch Batmanów. Supergirl, dwóch Flashów, może i więcej Flashów, może więcej Batmanów, kto wie. Plus powiedzmy to będzie trochę alternatywna wersja filmu Człowiek ze Stali, czyli Man of Steel z Henrykiem Cavillem, kot bez Henryka Cavilla. Chociaż nie wiadomo w sumie z czym tam dokładnie, ale wraca generał Zod, czyli główny przeciwnik i tutaj też będzie jakimś tam
stanie na drodze naszym bohaterom w tym filmie. Zabawy multiversum czekamy. Tu u mnie miejsce drugie. To u mnie na miejscu drugim jest film Rainfield. I jak to mi się podoba, ten pomysł na ten film. To jest film o pomocniku Drakuli, który postanawia zmienić swoje życie, jakby zrezygnować po odnalezieniu miłości. I to jest połączenie komedii i horroru. Nie wiem, czy to będzie czarna komedia, bo nie ma napisane w opisie, żeby to miała być czarna komedia. I w zwiastun też nie sugeruje się, jakby to miało być, ale może, nie wykluczam tego. W rolę Drakuli wciela się Nicolas Cage. I można już znaleźć jakieś zdjęcia z planu właśnie z tą jego charakteryzacją. To wygląda komicznie, tak, ale mi się to podoba. Myślę, że to będzie dobra zabawa. A w rolę Rainfielda wciela się Nicholas Holt. Tutaj można go kojarzyć chociażby z serialu The Great, gdzie gra Klea Piotra, albo z X-Menów, czy tam z tego nowego filmu Menu. Więc też bardzo lubię tego aktora i myślę, że w tej roli Rainfielda będzie naprawdę bardzo fajnie wypadał i w ogóle tam wszyscy biali, nie? To po prostu jest takie wrócenie do tego tematu tak wampirów. Tak jak w pierwszym Zmierzchu. Bo tak, w późniejszym już zapominali o tym, ale w pierwszym jeszcze byli tacy bladzi strasznie. Tak, ja są jakieś sceny w zwiastunie, że ten Rainfield właśnie jest na takim spotkaniu, jakby meetingu ludzi pokrzywdzonych przez życie i właśnie zaczyna opowiadać, że chce zrezygnować z swojej pracy i nie mówią, no bo rezygnuj. On mówi, że no nie jest takie proste, bo mam trochę upierdliwego szefa, nie? Film ma mieć premierę 14 kwietnia. Nawet już niedługo. Zobaczymy, kiedy w Polsce będzie. W ogóle nie mam pojęcia, jaka jest dystrybucja w Polsce tego filmu, szczerze mówiąc. Ale mam nadzieję, że trochę dużo ludzi pójdzie tym razem, chociaż poprzedni film z Nickiem Cage'em stał się ostatnio viralem na TikToku razem z Pedro Pascalem, więc mam nadzieję, że tutaj Nick Cage też dowiezie jakieś fajne ujęcie do virala. Może być, tak. Chyba, że tam bardziej chodziło o tego Pedro Pascala niż Nicka Cage'a, ale kto wie. Ja myślę, że to jest połączenie Nicka Cage'a i Pedro Pascala. To by tak nie grało, gdyby nie było tego duo. Off topic. Polecamy Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu. No do nadrobienia. Dajesz swoje pierwsze numer jeden. Mój numer jeden już padło na tej liście wśród tych wszystkich. Jest to Barbie. Ten sam koncept i ten krótki teaser tak apetyt na ten film podkręcił, że ja tak bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ten Gosling, ta Margot Robbie, przecież to wygląda cudownie. Zgadzam się. To wystarczy patrzeć na zdjęcia Goslinga w tych strojach. Po prostu wow. Chcę się na niego patrzeć po prostu. Na początku, szczerze mówiąc, przyznaję, kiedy wybór Ryana Goslinga, myślałam, że jest troszkę jednak za stary, żeby grać Kena, że jednak myślałam, że będą krzyczeć na kogoś młodszego, ale to pasuje. Też tak trochę sceptycznie film o Barbie, ale bo zaczęłaś się pojawiać pierwsze materiały, pierwsze zapowiedzi, to będzie cudownie samoświadomy film. Myślę, że tak. Tak bardzo samoświadomy się wydaje, więc... Ja przyjdę do swojego numeru jeden i jest to Dune Part 2, czyli druga część Dune'y, która ma być w tym roku, mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku i nie będzie żadnych problemów z tym. Może nie będzie obsuwać, bo to z Warnerem jest różnie. Ja mogę iść na ten film dla samego muzyki Hansa Zimmera. Nie potrzebuję więcej, ale mam nadzieję, że jednak będzie tam, że po prostu będzie zachowana to, co mi się podobało w jedynce, czy po prostu ten klimat, te piękne lokacje, wielkie przestrzenie. Będziemy mieć ciąg dalszy, bo film zakończyliśmy, pierwszą część Dune zakończyliśmy w połowie mniej więcej pierwszej książki. No i będzie kontynuacja przygód Paula. Wraca Timothy, wraca Zendaya, wraca Rebecca Ferguson jako matka. Myślę, że to będzie po prostu, mam nadzieję, że to będzie takie monumentalne i że właśnie ta muzyka, te lokacje, że ten klimat, że to po prostu stworzy bardzo, bardzo ładne, wizualne dzieło. Bo pierwsza część była przepiękna. Po prostu nie śpieszyła się nigdzie, nie szła jakoś specjalnie na skróty. Nie. Więc też mam nadzieję, że nie będzie jakichś tych... Nie próbowali iść w akcję. Wiem, że to jest zarzut, który mieli troszkę niektórzy, którzy nie znali książek. Że myślałeś, że to będzie coś bardziej w stylu Star Warsów. Akcyjniak, tak. Idą na popcornie, już świetnie tak, przy wybuchach. A tutaj dostają 3 godziny intryg dworskich i tak. Walki o tron, bardziej gry o tron w kosmosie. I patrzenia się na piasek, no. Piasek i sale betonowe. I czerwie. Tak. Ale czerwie są cudowne.
Także to jest nasze 10 filmów, które... A może się tych filmów jest więcej. Mnie na przykład też zainteresował ostatnio film 65 z Adamem Driverem. Tak, gdzie się... To jest coś w ogóle, o czym ja w ogóle nie myślałam. Nie zobaczyłam zwiastunów w niej i tak mam takie... Okej, dinozaury. Nieźle. Tak, i też nie wspomnieliśmy o Shazamie, bo wychodzi już za tydzień, więc... Tak, Shazam już w tym miesiącu, więc... Jestem ciekawy, bo pierwsza część była przyjemnym filmem familijnym, więc... Leczymy jak dwójka, niestety tak po zwiastunach wydaje się, że bardziej idą właśnie w akcję i... It's all about family. Wszystko rodzinne. Dobra, to żegnam się, cześć, pa!